Witam, dzień dobry. Jacek Balkan, to jest Motodziennik w czwartek. Zapraszam. Dzisiaj, oprócz historii z zamiarzchłej przeszłości, mamy też dla równowagi garść nowości, a zaczniemy od absolutnie rzetelnych i niezależnych testów. Wątpliwości związanych z samochodami elektrycznymi jest naprawdę sporo. Bardzo ważne jest na przykład to, czy podczas upałów albo mrozów zasięg naładowanego do pełna auta będzie wystarczający, czy też dramatycznie spadnie. Wątpliwości te są jak najbardziej uzasadnione. Korzystamy przecież z telefonów komórkowych i jeśli bateria jest nowa, to najczęściej nie ma problemu. Ale nie bez powodu na telefon dostajemy 2 lata gwarancji, a na akumulator 6 miesięcy, bo mniej więcej po roku nasz aparat robi się coraz bardziej wrażliwy na zmianę temperatury. Zwłaszcza na mróz. Z samochodami będzie pewnie tak samo. Samo. W końcu to ta sama technologia, ten sam rodzaj litowo baterii. Problem w tym, że o ile wiemy już, że auta jeżdżące w gorących amerykańskich Stanach mają po roku czy dwóch latach niecałe 70% sprawności, tak sprzedaż aut w klimacie umiarkowanym ruszyła dopiero niedawno. I dopiero za 2-3 lata przekonamy się, czy 20 lub 25 stopniowy mróz nie ograniczy zbytnio zasięgu wtyczkowozu. Ale firma Renault przeprowadziła własne testy. Efektami pochwaliła się na firmowym, poświęconym Zoe blogu. Według francuskiej firmy podczas jazdy testowa w Finlandii przy 25 stopniach mrozu nie zauważono nic niepokojącego. Zasięgu spadł, ale nieznacznie. Ogrzewanie działało sprawnie, osiągi pogorszyły się nieznacznie. Pięknie, ale jak to wszystko będzie działało za rok, dwa albo trzy lata, tego niestety nie wiemy. Za to w Stanach Zjednoczonych ruszą wkrótce testy samochodów, które komunikują się z innymi autami, ale też z infrastrukturą drogową. Takie pomysły miał już i Ford i General Motors, ale dopiero rządowa instytucja, Departament Transportu umożliwi opracowanie wspólnego języka komunikacyjnego. I przeprowadzenie prób na bardzo szeroką skalę. Platformą badawczą będzie niewielkie miasteczko w stanie Michigan, dosłownie 60 km od Detroit. A samochody marki Ford czy Chevrolet będą ze sobą rozmawiać przy pomocy technologii bardzo podobnej do komputerowej Wi-Fi, dzięki czemu samochód będzie mógł podpowiedzieć nam ograniczenie prędkości, skoro za chwilę zmieni się na skrzyżowaniu światło z zielonego na czerwone. Ale też, że będzie w MIG wiedział, że ktoś przed nami ostro hamuje, albo że w martwym punkcie z lewej strony jedzie motocykl. Wszystko to będzie działać tylko pod warunkiem odpowiedniej infrastruktury. Jeśli tylko wszyscy będą mieli podobne urządzenia na pokładzie swoich pojazdów, trochę czasu to zajmie, zwłaszcza że inżynierowie z GM i Forda będą mieli niedługo do przeanalizowania dane z 3000 pojazdów, Masz tyle aut weźmie udział w pierwszych testach. I na podstawie zebranych i przetworzonych informacji powstaną pewnie uśrednione algorytmy, które to trafią do elektroniki pokładowej samochodów w przyszłości. Prawdopodobnie niezbyt odległe i takie samochody mogą się pojawić w Stanach już za dwa albo trzy lata. A teraz zapraszam Państwa na nasz cykl historyczny, zatytułowany Samochody i Wielka Polityka. Nader często mamy dziś do czynienia z zamawianiem przez producentów samochodów gotowych, praktycznie maszyn, u innych producentów. Dokleja się tylko swoje logotypy, czasem montuje własnej produkcji silniki i kolejny model w ofercie gotowy. W świecie motocykli czy motorowerów, ale też rowerów jest jeszcze ciekawiej. Koreańskie, ale przede wszystkim tajwańskie czy chińskie fabryki jednośladów są nam w stanie zaoferować własną markę, już przy niewielkich zamówieniach. Prawdopodobnie wystarczy kupić 200 rowerów, by miały one wymyśloną przez nas nazwę, malowanie czy specyfikację techniczną. Tak samo jest ze skuterami czy mniejszymi motocyklami. Dzięki temu nie jesteśmy w stanie ani spamiętać, ani wymienić wszystkich marek skuterów oferowanych przez polskie super czy hipermarkety. Jednak jeśli ktoś myśli, że ten sposób organizacji, sprzedaży czy produkcji to wynalazek współczesny, jest w ogromnym błędzie. Posłużymy się przykładem przedwojennym. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918 przemysł motoryzacyjny praktycznie nie istniał. Władze II RP, widząc ogromne zainteresowanie czy to automobilami czy motocyklami na całym prawie świecie, Postanowiły już w latach 20. wesprzeć nieco rodzimych konstruktorów i przemysłowców w najbardziej banalny sposób, wprowadzając wysokie cła na importowane dobra. Efektem tej protekcjonistycznej polityki były wyrastające jak grzyby po deszczu montownie, fiatów, chevroletów czy citrenów. Samochody przywożone były w częściach i skręcane na miejscu lub w późniejszym czasie z coraz większą liczbą polskich podzespołów. Auta te miały tę zaletę, że były wyraźnie tańsze od konstrukcji importowanych, a i miejsca pracy powstawały dzięki temu nowe. Ale nawet mniej ambitni przedsiębiorcy, mieli możliwość zapisania się w historii motoryzacji. W latach 20. i 30. wielu związanych z motoryzacją przedsiębiorców niedysponujących odpowiednim kapitałem, by uruchomić montownie, czy to motocykli, czy samochodów, zamawiało w niemieckich fabrykach gotowe motocykle pod swoją własną marką. Maszyny te były sprzedawane bez cła, choć z polską motoryzacją nie miały najczęściej nic wspólnego. Najlepszy przykład to maszyny firmy Wulgum z Poznania. Właściciel firmy, pan Kwiatkowski, zamawiał w firmach Fanomen lub Victoria gotowe motocykle z polskimi tabliczkami znamionowymi. Podobny przykład to motocykl śmigły, będące w rzeczywistości niemieckim Ardi. I na tym dzisiejszy odcinek kończymy, prawie dlatego, że teraz zaproszę Państwa na najbliższą niedzielę do Radio Tok FM. Wracamy po wakacjach z naszymi dużymi, weekendowymi wydaniami i zaczniemy bardzo mocno od tego samochodu, który stoi za mną. To jest Toyota GT86. Prawdopodobnie najlepszy samochód, jakim w tym roku jeździliśmy. Jest naprawdę fantastyczna, chociaż wygląda jak Hyundai po tuningu. Więcej o tym macie już w najbliższą niedzielę w Radio Tok FM, a ja bardzo dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek Motodziennika już jutro.